Sezon 2020. Kilka startów, dużo rajdów odwołanych. Miejmy nadzieję, że w tym roku będzie ciut lepiej. Dla mnie sezon zeszły był udany. Ten sezon też się zapowiada w miarę ciekawie. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie, tak? Wczoraj siedziałem na kładzie tylno-napędowym pierwszy raz. Dzisiaj tak naprawdę pierwszy raz zaczynam jakiekolwiek zawody, czyli pierwsze zawody w tym sezonie. Dakar jechałem też tak jakby w tym sezonie, no bo zaraz w styczniu się zaczynał, ale jechałem kładem 4x4. Tutaj w ogóle zmiana nakłada tylno-napędowego. Zobaczymy, jak to będzie. Można przetestować różne rzeczy, które w zimę, nad którymi w zimę pracowaliśmy. No i o to chodzi, bo jeżeli by był rajd słabszy, a jeżdżę po zawodach europejskich lub w rajdzie Dakar, więc nie miałbym odwzorowania testu podzespołów, które testujemy. Dla mnie czym ciężej i dla kłada, tym lepiej, żeby przetestować wszystkie rzeczy, które są do przetestowania. Moje plany na sezon 2021 jest to pojechania całej rundy Baji Poland plus do tego Mistrzostwa Europy w rajdach Baja.